Witaj w drugiej lekcji tygodnia 30. W dzisiejszej lekcji zajmiemy się omawianiem tematu, jakim jest udzielanie krótkich odpowiedzi. W języku angielskim nie wystarczy powiedzieć na zadane pytanie, jeżeli ktoś nas pyta, by udzielić odpowiedzi tak bądź nie słówkiem yes albo no. Oprócz tego yes i no należy dodać coś jeszcze i sobie. Dzisiaj omówimy właśnie te krótkie odpowiedzi, short answers nazywane po angielsku. Zobaczymy, jak je budować. Przyjrzymy się poznanym formom gramatycznym do tej pory, jak w każdym z czasów do tej pory poznanych, zbudować właśnie tą krótką odpowiedź, tą short answer. Oczywiście także nowa porcja słówek, i wszystko powtórzymy sobie w zdaniach. Zapraszam! części poświęconej słownictwu, osiem nowych słówek, trzy rzeczowniki, trzy czasowniki i dwa przymiotniki. Pierwszy z omawianych dzisiaj rzeczowników to a citizen. Citizen to mieszkaniec bądź obywatel. I teraz można by powiedzieć tak, mieszkańcy jakiegoś miasta, często się używa tak, mieszkańcy na przykład Berlina, the citizens of Berlin, the citizens of Warsaw, the citizens of... Paris, czyli mieszkańcy danych miast. Ale na przykład obywatele polski, the Polish citizens albo the Polish citizen, e, polski obywatel. E, na przykład obywatele Unii Europejskiej też to się często używa, e, the European Union citizens albo the EU citizens. E, I teraz parlament reprezentuje obywateli, powiemy the parliament represents citizens w ten sposób. Kolejny rzeczownik to score. Score to wynik. Um, I teraz można powiedzieć, że wynik jest um, y, wysoki, y, bądź niski, a high score, a low score będzie to wysoki wynik, wiele punktów zostało zdobytych bądź niski. E, wynik tak, y, czyli powiedzmy, że. Ktoś mały uzyskał, powiedzmy, wynik na teście bądź wysoki wynik, e, high score, low score, i tak e, można by było powiedzieć, że to będzie test score, będzie wynik na teście. I na przykład e, takie zdanie przykładowe, że studenci, e, uczniowie tej szkoły mają najwyższe wyniki testu w mieście, tak? czyli students at the school have the highest test scores, test scores, czyli wyniki testu in the city w ten sposób i też jeżeli podajemy wynik, to możemy powiedzieć a score of 90% na przykład wynik 90% zdobytych punktów, tak, a score of 90%, a score of 20% albo a score of 120, będzie czyli wynik będzie rezultat, jaki wynik 120, czyli wynik taki tutaj damy ten przyjmek of a score of 100 na przykład, a score of 100 i what's the score, jaki jest wynik, ponieważ takie pytanie: what's the score, jaki jest wynik, e, zapytamy jaki jest wynik meczu, tak? What's the score? 3 to 1 na przykład, 3 do 2 jakiś wynik meczu piłkarskiego, tak? 3 to 1. What's the score, jaki wynik? An audience, audience, ta, tutaj ta wymowa, proszę zwrócić uwagę, an audience. I to będzie publiczność bądź widownia, to byłoby pierwsze znaczenie, takie najczęściej używane, tak? I to będzie a member of the audience, to będzie ktoś z widowni, członek widowni, tak osoba, która jest na widowni. I na przykład na widowni było wiele nastolatków, wielu nastolatków i there were many teenagers in the audience, in the audience, na widowni, w ten sposób, na widowni. I powiemy jeszcze a large audience, a huge audience byłoby tak. Ogromna, duża widownia, bądź e, widownia y, składająca się z osób młodych. Young, o, e, young audience and old audience, w ten sposób older audience. I tutaj powiedzmy też y, inne znaczenie tego audience to odbiorcy i odbiorcy można powiedzieć tutaj e, wtedy odbiorcy powiedzmy jakiegoś produktu e, filmu, e, gry komputerowej e, czyli widownia można by też tak powiedzieć, widownia, odbiorcy to będzie na przykład e, ogólnoświatowy zasięg ma jakiś tam właśnie film, jakieś wydarzenie, coś i wtedy worldwide audience będzie to widownia, która powiedzmy, czy odbiorcy na całym świecie z całego świata, worldwide e, szeroki na cały świat e, z całego świata ale też audience to jest audiencja, tak, audiencja. To escape, pierwszy czasownik. To escape to uciekać bądź umknąć, tak? I jeżeli kojarzymy to najczęściej to escape, escape from prison, tak? He escaped from prison last week, on uciekł z więzienia w zeszłym tygodniu. I na przykład um, takie jeszcze zdanie przykładowe dałem. Um, w czasie wojny on uciekł do Francji. During the war he escaped. W czasie przeszłym oczywiście to friends w ten sposób i nie ma jak uciec. Takie zdanie powiemy: There is no way to escape w ten sposób. There is no way to escape. Nie ma jak uciec. E, drugi czasownik to to land. To land, powinniście to wymawiać pomiędzy a i e, tak? To land, lądować. I teraz e, ląduje samolot bądź ptak. I dajemy tu przy, przyjmek on to the ground, na ziemi. A plane or a bird lands on the ground. On to the ground. Um, I teraz, właśnie z tym e, lądować samolotem, tak? E, możemy takie zdanie powiedzieć: powinniśmy lądować w Tokio o 6 e, po południu. Powinniśmy wylądować w Tokio o 6 po południu. Powiemy: We should land in Tokio at uh, 6 p.m. w ten sposób. E, I jeszcze taki przykład: ona upadła i wylądowała na plecach. She fell and landed on her back. And landed on her back. W ten sposób. Land, lądować. E, ostatni czasownik. To shout. To shout, krzyczeć, tak? Shout. Um, to shout. E, I to się łączy tutaj z takimi przyimkami jak to shout out something, wykrzyczeć coś. To shout out e, a name. E, na przykład. Ona wykrzyczała jego imię, na przykład. E, she shouted out. To będzie ten przyjmek out. Później mamy to shout at, at krzyczymy na kogoś, to shout out, e, przepraszam, to shout at somebody, czyli na przykład um, You don't have to shout at me, nie musisz krzyczeć na mnie, shout at me. E, też mamy to shout for, to shout z for, krzyczeć, zawołać, krzyczeć o pomoc, tak? for help na przykład, to shout for help, też to jest używane w ten sposób, ale samo, że on wykrzyknął coś, na przykład e, z drogi wykrzyknął. Get out of the way, he shouted. Tak, wykrzyknął coś. E, there is no need to shout, e, I can hear you. Takie zdanie nie, ma, nie musisz krzyczeć, słyszę There's There is no need to shout, I can hear you. Słyszę e, Kolejny słówko, przymiotnik, narrow. narrow Wąski, wąski. Co może być wąskie? A street, ulica, road, droga, a lane, to będzie pas ruchu, może być wąski. Path, ścieżka, bed, może być łóżko wąskie, czyli a narrow street, a narrow lane, a narrow bed i tak dalej. A z kolei takie sformułowanie, e, może takie ciekawsze. E, wąska dziura w ogrodzeniu, a narrow gap, a narrow gap. In the fence, fence ogrodzenie, a narrow gap in the fence. I jeszcze z tym narrow, co może być wąskie? Wąski um, widok ktoś ma na coś, pogląd na coś, a narrow view to będzie wtedy taki w przenośni, narrow view, a narrow perspective, wąska perspektywa, w ten sposób też tego narrow użyjemy. E, I na przykład to łóżko jest zbyt wąskie dla nas obojga. This bed is too narrow for both of us. Too narrow, zbyt wąskie, ale także, jeżeli ktoś jest, powiemy, taki ma wąskie widzenie, nie jest otwarty na nowe pomysły, idee i jest takie, ma bardzo, y, 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 można powiedzieć, zamknięte spojrzenie, wąskie spojrzenie, to po, określimy taką osobę, że to będzie jest narrow-minded mind, umysł, narrow-minded y, z myślnikiem, to be, czyli to be narrow-minded to będzie osoba taka o ograniczonych horyzontach, taka nieotwarta na, na pomysły, inne idee i tak dalej. Solid, solid to będzie przymiotnik kolejny, stały, solidny, lity, tak? Stały może być pokarm stały, to będzie solid food. Jak dzieci już nie jedzą mleka, tylko pokarm stały, to będzie solid, stały pokarm, solid food na przykład. Ale lity, lity na przykład solid rock, lita skała, solid gold, lite złoto, solid wood, lite drewno, i solid ground się też używa tego, to na końcu powiem, ale też solidny powiemy, tak, i z tym, że coś jest solidne, solid, można o sobie powiedzieć solid, solid, ale także, że coś jest zbudowane, stół, taboret, czy mebel, czy cokolwiek innego jakaś jest solidne, coś zbudowane, wykonane solidnie i wtedy możemy użyć takiego sformułowania as solid as a rock. Tak solidny, tak e, mocny jak skała, wykonany w taki, e, że nie ruszy się tego, to się nie, nie rozklekocze, nie rozwali, to jest solidne. As so, solid as a rock. E, I tutaj powiemy um, też: A solid gold cup to będzie lity e, puchar ze złota, e, z litego złota. A table made of solid oak. Stół zrobiony z litego oak, to będzie dębu. Czyli z jakiegoś litego drewna, a solid piece of furniture, solidny kawałek, yy, me, solidny mebel, a solid piece of furniture, w ten sposób. I z tym ground, miałem powiedzieć na końcu, też uh, często po jakimś locie, kiedy ludzie są w powietrzu, w samolocie, to mówią potem, yy, dobrze jest postawić nogi na ziemi, czyli mówi się wtedy, it's good to put my feet on a solid ground, i wtedy się Używa tego e, solid ground, tego ground, czyli grunt, ziemia i tego solid na tym stabilnym, e, trwałym, powiedzmy na tym gruncie, tak używany on, a solid ground. W dzisiejszej części poświęconej gramatyce zajmiemy się krótkimi odpowiedziami. Krótkie odpowiedzi, czyli po angielsku temat Short Answers. Short Answers, co to jest takiego? Short Answers. Jest to odpowiedź na pytanie, gdzie, gdzie możemy udzielić odpowiedzi twierdzącej, pozytywnej bądź negatywnej, kiedy możemy odpowiedzieć coś na tak bądź na nie. I w odróżnieniu od języka polskiego, gdzie możemy powiedzieć samo tak bądź nie, w języku angielskim nie odpowiadamy po prostu yes albo no na zadane pytanie, ponieważ jest to y, odbierane jako nieuprzejmie i, i nie, niezbyt ładnie, niezbyt uprzejmie. Powinno się w języku angielskim stosować właśnie tą krótką odpowiedź, która jest po tym słówku no bądź yes, pozytywnym bądź negatywnym. Jest dodatkowo jeszcze podmiot i operator właściwy dla zadanego pytania. Zobaczmy na przykładach. Już będziecie wiedzieli, wiedzieli o co chodzi, jeżeli spojrzymy sobie na takie dwa przykładowe pytania. Na pytanie takie. Czy znasz jego imię? Do you know his name? Czy wiesz, jak on ma na imię? Nie odpowiemy tylko no, nie. Ale powinniśmy odpowiedzieć no, I don't. No, I don't. W ten sposób. Do you know his name? No, I don't. Co byśmy tłumaczyli jako na polski po prostu nie. Całą tą frazę, całą tą krótką odpowiedź. Na pytanie are you going with us? Czy idziesz z nami? Nie odpowiedzielibyśmy tylko tak, yes, ale... Yes, I am. Yes, I am. Zobaczmy, dlaczego yes I am? Dlaczego tak to wygląda tutaj? Ponieważ taki short answer, krótka odpowiedź składa się z tego tak bądź nie, czyli yes i albo no. Później dajemy zawsze przecinek. Po tym, jeżeli piszemy na to, warto zwrócić uwagę, zawsze po tym yes or no dajemy przecinek. W polskim języku tego nie dajemy. I później jest podmiot. Tutaj akurat jest pytanie do mnie, czy ktoś mnie pyta, więc ja odpowiadam. I tak? i później po podmiocie jest operator, czyli słówko auxiliary verb, operator, bądź e, cząstka to be. Jeżeli pytanie zadane zostało w ten sposób, are, no to formę w cząstkę to be właściwą odpowiadam. Natomiast tutaj jest pytanie przez operator do, prawda? I tak samo tutaj ten operator jest po podmiocie jeszcze operator w formie tutaj przeczącej. E, Zobaczmy, żeby to jeszcze sobie rozjaśnić. Tutaj jeszcze mamy więcej przykładów i troszeczkę sobie to usystematyzujemy. Tutaj napisałem formy operatora poznane dotychczas, czyli tutaj mamy trzy, cztery czasy, dodatkowo jeszcze can, would i should, i wyrażenie there is, there are. Zobaczymy, jak udzielać krótkich odpowiedzi właśnie w tych wszystkich czasach, ponieważ każdy z nich. Ma właściwie, można powiedzieć, prawie każdy inny operator, i to krótkie, krótka odpowiedź y, będzie wyglądała inaczej. Zobaczmy. Dla Present Simple mamy dwa. Y, powiedzmy ten o, tym operatorem dla każdego innego czasownika niż to be będzie do bądź das w present simple i pytanie na przykład byłoby z do bądź das byłoby takie do they agree czy oni się zgadzają i krótka odpowiedź jeżeli byłaby na przykład negatywna powiedzielibyśmy no they don't tak czyli no odpowiedź negatywna kto they czyli tu pytanie oni no they i teraz jeszcze pytanie było do yy, czyli tak samo przez operator yy, do, ale w formie przeczącej no, they don't tak? do they agree? no, they don't czy się zgadzają? nie w ten sposób, czy pracujecie razem? pytanie e, czy pracujecie? czyli tu jest operatorem do w present simple, do you work together? tak, i na takie taka, gdyby była odpowiedź pozytywna tak, to by było yes, ale dodatkowo jeszcze pytanie o was czy wy pracujecie razem? yes, we do Yes we do. Tak jak powiedziałem, najpierw to yes albo no, potem podmiot we i potem operator yes we do. Do you work together? Czy pracujecie razem? Yes we do. Czyli odpowiedź na tak. Czyli ale jeżeli w present simple jest czasownik to be w odpowiedniej osobie, czyli na przykład are, is albo am w pierwszej osobie, na przykład w pytaniach takich jak Are you married? Czy jesteś żonaty? E, czy jesteś w związku małżeńskim? Are you married? No, I'm not. W ten sposób będzie odpowiedź na nie. Is he your brother? Czy on jest twoim bratem? Yes, he is. Pytanie pozytywne, pytanie twierdzące. Odpowiedź twierdząca. Yes, he is. Czyli tu będzie yes, he, pytanie o niego he, is, prawda? Było zadane pytanie. Is he your brother? yes he is czyli widzimy że jeżeli zadane pytanie było przez operator do bądź das musimy tym samym odpowiedzieć jeżeli zadane pytanie w present simple było przez e, zawiera czasownik to be który jest operatorem sam w sobie w czasie present simple to wtedy tym samym odpowiadamy w odpowiedniej dla osoby danej formie i'm not na przykład he is zobaczmy w present continuous oczywiście operatorem jest forma to be prawda M is R. To są trzy formy, które występują w Present continuous, dlatego właśnie to be, który jest operatorem. I pytanie jest przez inwersję. Is Michael going with us? Czy Michał jedzie z nami? I odpowiedź tutaj akurat jest przecząca. Nie. No, he isn't. Prawda? Pytanie jest o niego. He is. Było pytanie. Is Michael going with us? No, he isn't. W ten sposób byłaby odpowiedź negatywna. Czy Michał jedzie z nami? Nie. Is Michael going with us? No he isn't. Zobaczmy. W past simple mamy też dwie opcje, ponieważ albo mamy czasownik to be, którym się posługujemy, i tutaj byłaby dwie formy was dla trzeciej osoby i where. I te dwa słówka będą dla nas operatorem, jeżeli będzie to to be w czasie past simple. Na przykład, czy byłeś w domu wczoraj? Were you at home yesterday? I odpowiedź będę, ja odpowiadał. E, I tu akurat jest pozytywna. Yes, I was. Prawda? Nie yes, I were, bo dla pierwszej osoby w past simple to to be będzie was. E, was. Yes, I was. Byłem, tak? Czyli nie odpowiadamy yes, ale yes, I was. Were you at home? Czy byłeś w domu? Yes, I was. To będzie krótka odpowiedź, short answer. E, dla każdego innego czasownika w past simple wiemy, że operatorem jest Did um, dla wszystkich osób taki sam, czyli pytanie z did od operatorem mogło być takie, czy widziałeś Marka w zeszłym tygodniu? Did you see Mark last week? I tu odpowiedź będzie yy, przecząca: Nie. No, I didn't. No, I didn't. W ten sposób, czyli operatorem tak samo odpowiadamy operatorem w, krótkim, w krótkiej odpowiedzi, jak w pytaniu did. Did you see? No, I didn't. Odpowiedź twierdząca byłaby. Pozytywna, yes I did, prawda? Co by się tłumaczyło na Polski? Po prostu tak. Did you see? Yes, I did. Future simple operatorem będzie słówko will dla wszystkich osób tak jest samo. Czyli jeżeli pytanie będzie za pomocą will, will you do it for me? Czy to dla mnie zrobisz? I tym samym odpowiadamy krótka odpowiedź i tu będzie e, odpowiedź będzie twierdząca Yes I will. Tak? Zrobisz to dla mnie? Tak. Will you do it for me? Yes, I will w ten sposób. Will you do it for me? Czy to dla mnie zrobisz? Nie. No, I won't. Pamiętamy, że tutaj will not jest to won't. No, I won't. Krótka odpowiedź. I tu jeszcze mam takie trzy: e, e, can, would i should, tak? Can you, e, czy możesz na przykład coś dla mnie zrobić? Can you do it for me? E, Yes, I can. Czyli odpowiadamy twierdząco z tym can. Tak samo. Can you? Yes, I can. Jeżeli posługujemy się would. Would you like? Czy chciałbyś? Yes, I would. No, I wouldn't. Takie dwie krótkie odpowiedzi byłyby na tak i na nie. Would you like to join us? Czy chciałbyś się do nas przyłączyć? No, I... Yes, I would. Na tak odpowiedź, tak? Czyli jeżeli jest pytanie would you... Yes, I would. Jeżeli jest should, czy powinienem na przykład? Should I go there? Czy powinienem tam iść? No, you shouldn't. Odpowiedź będzie na nie. Tak? Czy powinienem tam iść? Nie. Should I go there? No, you shouldn't. W ten sposób, czyli widzimy, że tak jak powiedziałem, to ta krótka odpowiedź musi zawierać yes albo no, to wiemy, tak? Albo na tak, albo nie. I później osobę, podmiot. No i. Operator, którym się posługujemy w pytaniu. W tym y, przypadku tutaj operatorem będzie słówko can, tutaj would, tutaj should i tym samym odpowiadamy w krótkiej odpowiedzi. I tu jeszcze konstrukcja there is, there are, czyli gdzie, używamy jej, że mówimy, gdzie coś, że gdzieś się coś znajduje. E, I pytanie było, is there any bookshop near here? Czy tu w pobliżu gdzieś jest jakaś księgarnia? I odpowiedź jest negatywna, że nie ma. I odpowiedź będzie tym samym. Is there? No, there isn't. W ten sposób. I o tym też należy pamiętać. Are there any uh, apples? No, there aren't. W ten sposób. Czyli zawsze w tych krótkich odpowiedziach używamy tego y, operatora, właśnie którym y, zadane jest y, pytanie. Powtórz za mną najpierw osiem słów. Pierwsze: Mieszkaniec, obywatel. A citizen. A citizen, obywatel. Wynik. A score. A score. Wynik. Publiczność widownia odbiorcy. An audience. An audience. Publiczność. Uciekać, umknąć, to escape, to escape, uciekać, lądować, to land, to land, lądować, krzyczeć, to shout, to shout, krzyczeć. Wąski, narrow, narrow, wąski. Stały, solidny, lity. Solid, solid, stały. Teraz powtórz za mną kolejno piętnaście zdań wraz z krótkimi odpowiedziami. Czy jest pan żonaty? Nie. Are you married? No, I'm not. Are you married? No, I'm not. Czy jest pan żonaty? Nie. Czy pracujecie razem? Tak. Do you work together? Yes, we do. Do you work together? Yes, we do. Czy pracujecie razem? Tak. Czy on jest Twoim bratem? Tak. Is he your brother? Yes, he is. Is he your brother? Yes, he is. Czy on jest Twoim bratem? Tak. Czy byłeś wczoraj w domu? Tak. Were you at home yesterday? Yes, I was. Were you at home yesterday? Yes, I was. Czy byłeś wczoraj w domu? Tak. Czy się zgadzają? Nie. Do they agree? No they don't. Do they agree? No they don't. Czy się zgadzają? Nie. Czy możesz sprawdzić czy drzwi są zamknięte? Tak. Can you check whether the door is locked? Yes, I can. Can you check whether the door is locked? Yes, I can. Czy możesz sprawdzić czy drzwi są zamknięte? Tak. Czy Michał idzie z nami? Nie. Is Michael going with us? No he isn't. Is Michael going with us? No he isn't. Czy Michał idzie z nami? Nie. Widziałeś dzisiaj Marka w pracy? Nie. Did you see Mark at work today? No I didn't. Did you see Mark at work today? No I didn't. Czy widziałeś Marka dzisiaj w pracy? Nie. Zrobisz to dla mnie? Tak. Will you do it for me? Yes, I will. Will you do it for me? Yes, I will. Zrobisz to dla mnie? Tak. Czy zamierzają sprzedać ten dom? Nie. Are they going to sell this house? No, they aren't. Are they going to sell this house? No, they aren't. Czy zamierzają sprzedać ten dom? Nie. Czy powinienem tam iść? Nie. Should I go there? No, you shouldn't. Should I go there? No, you shouldn't. Czy powinienem tam iść? Nie. Czy. Chciałbyś do nas dołączyć? Tak. Would you like to join us? Yes, I would. Would you like to join us? Yes, I would. Czy chciałbyś do nas dołączyć? Tak. Czy jest tu w pobliżu jakaś księgarnia? Nie. Is there any bookshop near here? No, there isn't. Is there any bookshop near here? No, there isn't. Czy jest tu w pobliżu jakaś księgarnia? Nie. Czy to Twoja torba? Nie. Is this your bag? No, it isn't. Is this your bag? No, it isn't. Czy to Twoja torba? Nie. Czy to Twoje okulary? Tak. Are these your glasses? Yes they are. Are these your glasses? Yes they are. Czy to Twoje okulary? Tak. Nasza lekcja dobiega już końca, a ja, jak zwykle, zachęcam Cię do tego, by sięgnąć po nagranie. Video Homework, nagranie z zadaniem domowym, tak jak je nazywam, by utrwalić sobie to, co zostało zdobyte. Mówię o informacjach, mówię o wiadomościach, słówkach, by utrwalić sobie to wszystko jeszcze poprzez zrobienie właśnie tych wszystkich czynności, które są zalecane, właśnie w video Homework. Proszę zostaw sobie jeden bądź dwa dni odstępu i dopiero słuchaj to nagranie z zadaniem domowym dla najlepszych efektów. Do zobaczenia.